Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Adaś Plus. Ostatnio budowaliśmy ten oto domek na drzewie. Mi się bardzo podoba, szczególnie tak ładnie wygląda tutaj ten lampion. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na odcinku, dam tam Dory zapadnie i które tutaj tak naprawdę ładnie wyglądają, jak są tak zamknięte. No i, tutaj taki jeden ładny szczegół też do ławek, żeby dać tabliczki z boku. Teraz tutaj nie mogłem, bo jest płotek, ale tutaj dałem i tak o wiele ładniej wygląda niż po prostu takie schodki same. Łuk ostatnio zrobiliśmy również, niestety strzały zgubiliśmy. No, ja zgubiłem, no to nie wystrzelaliście, ale wy oglądaliście. Tarczę zdjąłem, a nie zakładam. A, i co? Chciałem wam pokazać, co się stało w naszej farmie. Trochę zboże urosło. W stosunku do tego, jak nam ogólnie rośnie to zboże, to dużo. Ile nasionek? Było 5 pszenicy. Pamiętam. 5 pszenicy było. A ile będzie teraz? Teraz jest 18 pszenicy. To możemy tutaj rozmnożyć krówki. Na pewno to możemy zrobić. Hop, hop, hop. Kurocznie się. O, była na wyczerpaniu. O, akurat też nie mieliśmy szczęścia. Dostaliśmy do trucia. Schowam łuk, i niepotrzebne rzeczy. I zrobimy skrzynię. Hop. Robimy skrzynię. Mamy podwójną skrzynię. Możemy więcej rzeczy z nią schować. Trochę rzeczy już mam. I myślę, że dzisiaj byśmy trochę pozwiedzali. No nie tak jak zwiedzaliśmy, tylko na morzu bardziej. Tutaj ekspo wezmę, jedzenia trochę mamy. Ale jeszcze zabijemy lamy, może coś zrobić. Zanim nie zaatakuje. Co mi wypadła tylko skóra. Kiedy za mnie nawet na odcinku jedzenie wypadło. Nie, ale mam postornki. Postornki, nie wiem jak to mówię w liczbie mnogiej. Hop, mamy już 6, więc dobrze. A skóry mamy już 23 skóry. Ja biorę pszenicę. Dojdziemy trochę krówek jeszcze to rozmnażać. Na pewno zrobimy jeszcze niedługo zagrodę dla kobiet. Coś długo nie dorastają. A panią łowcę zabijemy. No gdzie wełno? Czy nie mogła sobie zniknąć?
Trochę może przyspieszamy tego malucha. O, czekajcie, jeszcze trochę jedno musimy. Trochę dużo idzie, ale trudno. Mamy dużo tej trochę. No, mało pszenicy, trochę, ale przynajmniej będzie więcej młodych. Przyspieszymy to, nie będziemy musieli tyle czekać. No, trochę zmarnowaliśmy, ale jak widzicie, pszenica już nam urosła. Teraz jakoś szybciej. Więcej nasion jest jakby szybciej i rośnie wtedy. Jest więcej nasion, to jakby szybciej po prostu rosła. Zaraz urośnie, to też zaraz urośnie. Okej. Zalepimy sobie tą dziurę, bo już od dawna ona tu jest niezalepiona. A chciałbym, żeby była zalepiona. I dzisiaj co? Co? Dzisiaj poszukamy lawy, myślę. Bo na razie lawy nie mamy. Przyjmiemy wiadro lawy. A lawa może być też pod ziemią trochę. Albo nie. No dobra. Przejdź. Nie, zrobimy jednak to, co mieliśmy zrobić. Trochę narzędzia mamy już na wyczerpaniu, ale trudno. Myślę, że mieczek nam wystarczy jeszcze. Myślę, że jeszcze przed tym się prześpimy. A zapomniałam łóżka. Jeśli potem mamy za dużo zapasowych łóżek, żebyśmy jak gdzieś będzie potrzebne i gdzieś jeszcze. Teraz widzimy to się kierą. Ten nasz domek wygląda trochę jak jakaś chatka wiedźmy. Tutaj nie ma. No tego czego szukam. No tutaj to będzie. Tak, karmazynowe łóżko bierzemy. Idziemy spać. Nie mogę. Jeszcze weźmiemy to i przepalimy. Trzy węgle myślę powinny wystarczyć. O, idziemy spać. Dobra. I teraz już ruszamy, nie będziemy daleko płynąć, tylko trochę popłyniemy. Pijemy sobie na pewno. I będziemy zaraz płynąć. Tutaj na razie można podzielić monitor. Czekajcie jeszcze, czekajcie. Jeszcze na chwilę. Wysiądę z łódki, oznaczę to miejsce. Żeby było widać z daleka, nawet cztery pochodnie. Żeby było to miejsce widać z daleka. Bo w nocy możemy płynąć, no nic nam się nie powinno stać, ale choć zmowy się zespełnią. No to my będziemy spłynąć cały czas prosto przed siebie się postaramy. I myślę, że my trochę popłyniemy i będziemy zawracać, ale trochę inną trasą będziemy płynąć w samym miejscu. Na razie nic nie widać, żadnych podwodnych struktur. Nie, nic nie widać. Jak jesteśmy od brzegu, to trochę daleko. Tam jest brzeg. I płyniemy. Tylko później, żeby trafić na dobrą wyspę. Prawda, możemy się przespać na złej wyspie. Nic się nie powinno stać, no ale.
Ale ja wolę spać na swojej wyspie, w swoim domku. Napływamy do brzegu, do jakiejś... Okay. Do jakiejś wyspy. O, i widzę wioskę. Hurra, znaleźliśmy wioskę. To chyba będzie bardziej tematem odcinka niż szukanie skarbów, skoro znaleźliśmy. Bo będę próbował się transportować ich, bo to jest najbliższa wioska z tego co widzę. Chcę też zrobić swoją wioskę, ale też będę próbował. Na pewno. Oni powinni też mieć swoją przystań, ale też będę próbował ich przetransportować do farmy żelaza, bo do farmy żelaza potrzebujemy jednego zombie. No i tak trzech osadników, najlepiej sześciu. Muszę powinni gdzieś mieć swój pomost, jakby. Bo w większości jak widziałem, to były takie pomosty. Dobra, krowy. Mały osadnik. Tego płyniemy to. Tutaj nie widzę. Więc zaparkujemy sobie tam po prostu. O nie, 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 nie. Hop, hop, hop. Nie będziemy brać ze sobą łódki. Zaparkujemy tutaj. Tutaj krowa się wydostała, to ją zabijemy. Sorry, krowo. Ta krówka. A, wziąłem pszenicę przez przypadek, a to nawet może się przydać. Hop, 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 hop. Chodź, 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 króweńko. Żeby mieć ten zabij, tylko. No dobra, już weźmiemy tą ziemię. A tutaj były liczki. Nie zauważyłam. Na pewno żelaznym golemem nie chcemy się mierzyć. Dobra. No, a my idziemy obrabować wioskę, tak bym to nazwał. Coś możemy? Nie, na razie nie. A jaką przyjemną będę czytała? To szybkie ładowanie. Aha. To słabo. No, tyle śmiało. To wiecie, co daje. Tutaj. Idziemy do góry. I nic ciekawego nie ma, żadnej skrzynki. Będę zostawiał otwarte drzwi w domkach, gdzie byłem. Czy siadnicy mogą mnie pozamykać. Dlatego tutaj stawię sobie ten spawnowany, nie w razie czego. Dlatego, bo będzie łatwiej mi zapamiętać, w których domkach byłem. Najpierw zwiedzimy sobie ten niżej, tutaj nic nie ma. To jest żółw. To jest żółw. Skąd się tutaj wziął żółw? Nie wiem, żółw to niecodzienne odkrycie. Na pewno będziemy jeszcze się zajmować żółwami. Wcześniej lub później. Ale no, spotkać żółwia w tym bajorku u sadników, która jest. Ciekawe. Tutaj co? Gniłe mięso, szmaragd, dwa tyłami. Okej. W tych wieżach zwykle nie ma skrzynek, zwykle. Ale nie mówię, że nigdy nie ma. Okej. Chyba statyw alchemiczny pan zabierzemy. Pan się stanie normalnym. Dobra, to sam będę mi sprzedawał. Ale my zabierzemy, bo żeby go mieć statyw alchemiczny, to będziemy już musieli pójść do Netheru. Dobra, teraz widzimy ten domek. O, pierwsza skrzynka.
sadzonki. Nie. Ziemniaki możemy jeść. O, zgniły ziemniak. Pokażę wam, na czym polega zgniły ziemniak. Ja w ogóle zamienię na przetrwanie to w trafie. Zgniłem ziemniaku. Co mógłbym wam, co bym wam pokazał? Dobra. To raczej pewnie nie będzie skrzynki, tak? Tylko łóżko. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Tu byłem? No nie, tu chyba nie byłem. A nie, to właśnie są, mam ziemniaki. Matko, same, same. Dobra, zaburaki, zaburaki. A co tam rośnie, zobaczymy. Co tu rośnie? Jeszcze co to? Pszenica. To proszę pana, my też miały tą pszenicę, bo pan może ją zaraz zasadzić. Te ziemniaki też weźmiemy, będziemy mieli jedzenie. Sadnik może zasadzić, a my możemy sobie to wziąć. A nasionka, no po to, żeby do naszej farmy je zasadzić. Sprawia tylko 6 nasionek, ale... Nie ma co narzekać, o. I on będzie tak tutaj sadził. Teraz my możemy to zniszczyć. Widzicie? I możemy sobie tak jedzonko zdobywać tą nasionkę. O! To ja mam ziemię chyba, jak tam zniszczyłam przez przypadek. Widzicie, ile ziemniaków będziemy mieli? No to chyba ten osadnik bierze, prawda? Dobra, teraz zasiej, siej, siej. Siej pięknie takie nasionka. Możesz mi siać? Chyba mu się skończyły. No siej, siej. Siej, pięknie siej mam. Nie chcesz siać? Trudno. Co się nazywa tutaj twins? Tutaj też to obrabujemy. Jakiś osadnik postanowił sobie hodować. Ale my mu tą hodowlę akurat popsujemy. Co zasiał? Nie zasiał. Może mu się po prostu na nasionka skończyły. Hop, hop. To byłem. Chyba już wszędzie byłem. Tutaj to weźmiemy. Musimy się to najszybciej będzie zniszczyć. Po mieczem. Ale trochę się miecz niszczy. Bo to możemy przerobić. Takie coś możemy przerobić na 9 pszenic. Patrzcie, możemy przerobić, a więc no, pszenicy będziemy mieli trochę. Tutaj. Idziemy spać, tutaj żaden osadnik nie przyszedł. A więc my bez obrazy możemy. Tutaj dzwon. Tutaj dzwon. Co się dzieje, jak ktoś się dzwoni? Osadnicy się chowają do domku. Widzicie tam? Nie mam go dostrzega. Więc dlaczego się nie chowasz? Jak to się stało? Położyłem tutaj blok ziemi, się zespawnował. Ten. Tutaj uwięzienie. Bity lód, blok korala, kulaszam, mieszanie dyni, sobie czarnego dębu, owoce kakaowca. Wszystko za szmaragdy. Więc nic sobie nie kupimy. Tylko idziemy w ogóle obrabować jeszcze osadników. Przepraszam panie, ja nie. Pani, ani pani, ani rano wstań. Tutaj łóżko, to łóżko. Tutaj wejście na górę, to łóżko.
tu skrzynię. Ja już. Dobra. Super, patrzcie, szmaragdy. Aż 4, prawda? To nie jest jakby duża liczba, ale w Minecrafcie szmaragdy to jest ruda, którą najciężej znaleźć ze wszystkich rud. Jak on śpi w dzień? Pobudka, panie. Ja nie rano wstań. Dobra. Tutaj okej. Tak, biegam i skaczę, żeby nam wód zaczął doskwierać, żebym mógł zjeść tego ziemniaka i wam pokazać, jak on działa. Dobra, tu to. Tutaj świnik nie będę zabijał. Świnik nie będę. O, hop, dobra, tutaj nic ciekawego. Zbyt dużo rzeczy tutaj nie ma. Jak uderzymy osadnika, to może nas zauważy to żelazny golem, to zacznie nas gonić, bo on broni tych osadników. Jak uderzymy żelaznego golema, to też zacznie nas gonić. Szybko ziemniaki bierzemy farmerowi. Farmer przyjdzie i się zdziwi. Tylko teraz szybko, żeby on nie brał do siebie tych ziemniaków. No trochę ziemniaków będzie. Spokojnie farmy ziemniaków też będziemy można uwzględnić. Okej. Okay. Akurat będzie za dużo. O, mączka kasna. Trafiła nam się. Dlatego nam się trafiła. To widzicie? Trafił kompostownik. No, jak dam, to wypada mączka kostna. Dobra, ale już trochę. Nie bądźmy. Nie marnujmy. Tak. Zmarnowałem mączkę kostną, ale nie marnujmy w taki sposób ziemniaków. Farmer, myślę sobie, zaraz to dosadzi, czy on się zamknął w tym domku. Co pan sprzedaje? To smarek się chleba, no. Za ziemniaka. Jeden szmarak. Tutaj to. Jakby były jeszcze inne poziomy. Czekoladnik, mistrz inny. Ale poziom pierwszy na razie, no co za dynie. Ej, no ale. No zobaczcie, no za jeden szmarak 4 jabłka. Co to jest? Co to tutaj jest? To się nie opłaca. Tutaj już byłem. Tutaj jeszcze. A jesteśmy głodni, zjemy tego ziemniaka. Widzicie, co się dzieje z moimi serduszkami. Oczywiście nie polecam tego robić, jak macie. No, tutaj może to była przestań. Jak macie mało serduszek, to idzie sobie, a my zbieramy ziemniaki. Patrzcie, on zapracuje ziemniaki tutaj. Świniak, to jest ziemniaka. Dobra, to weź. Nie mam. Patrzcie, tutaj osadnik kontrolny. Tam na górze był świnie, to może byśmy je rozmówili. Tutaj osadnik ma kłopoty. Tulku, pomóżcie osadnikowi. My oczywiście nie pomożemy, no bo nie jesteśmy ekipą ratunkową. Nie no, no moglibyśmy pomóc. Tutaj na konika wsiądziemy. Patrzcie, i tak to się znaleźliśmy w środku zagrody. Tylko gdzie jest wyjście? Tutaj jest bramka. Mała świnia. Jesteś małą świnią. To cię wypuszczam na wolność.
O, jak się pokłoniła przede mną. Nie, jak się wracałem, tylko pół jakby tego siaduszka. Dobra, trochę ziemniaku już zmarnowaliśmy. No myślę, że ziemniakami nie będziemy się żywić. Uwaga, uwaga, żeby nie spaść. Udało się. A tutaj, patrzcie, jak fajnie biega taka. Czekajcie, tutaj pobiegniemy szybko. Patrzcie, jak fajnie biegnie. Jak tak paszkami małymi przebiera, pięknie. Tutaj te konie zobaczymy, czy je można zabić do skóry. Ej, koniu, odsuń się. Koniu, koniu, dlaczego nie mogę na ciebie wejść? Dobra, do tego. Ten nie może dużo żyć, ale całkiem szybki się wydaje. Uch, już się bałem, że ten golem się zdenerwował, że wyżył mu konia. Koń to nie osłabił, oczywiście. I nic. A ten koń? Grać, koń został zabity przez Steve'a. No i co w związku z tym? Chyba nic. Po prostu mi pokazał. Jeszcze pójdziemy tylko zobaczyć, czy osadnicy aby nie dosadzili, a tutaj dosadzili. Więc bierzemy trochę tych nasionek. Nie dużo, ale trochę jest. Trochę dłuższy to będzie odcinek. Ale czasami się przy... Ale no musimy no musimy tą wioskę całą obrabować. No jakby to powiedzieć. Tego konia też. Dobra, trochę skóry udało się zarobić. Mieczek już mam naprawdę na wykończeniu. Będziemy na razie żyć się ziemniakami. Ale ziemniaki chyba można nawet i przepalić w piecu. Uwierzcie mi, ale nie jestem pewien. Okej, ale tutaj się tutaj. Też kiedyś świnia ten ziemniak. Tutaj te świnie rozpoczynamy. Dobra, bo ziemniakami to może to... No ziemniaki to ziemniaki, no. Nie będą nam jakoś potrzebne, ale tutaj jeszcze... Patrz, tutaj była jeszcze jedna farma. To nie mogę teraz znaleźć. Dobra, to już powoli ruszamy do domu. To będzie dłuższy odcinek, ale... Ale trzeba było przedłużyć. I pokazać co i jak. Ogólnie... Z wieśniakami możemy handlować, możemy ich zamykać. Możemy ich wepchnąć do łódki, możemy również ich wepchnąć do wagonika nawet. No, dalej chcę już... Chcę pójść spać, żebyśmy, bo myślę, że zaraz, bo zaraz już słońce już zachodzi. Więc zaraz będziemy mogli pójść spać. A, bo tak to gdybyśmy nie poszli teraz spać, jakbyśmy tam dopłynęli, to by tam była noc, dobra, hop. I papa wiosko, o jeszcze tylko. Pszenica nam się przyda. Zobaczymy. I wyrzucimy tą pszenicę, to tutaj mamy. Zsuniemy się dla pewności. Damy tu. I hop. I ile? I patrzcie ile pszenicy. Patrzcie ile pszenicy. Półtora staka, no. Jeszcze dwie. Naprawdę, teraz mamy już dużo pszenicy. Mogę to powiedzieć uroczyście,
Żegnaj wiosko. Żegnajcie wszyscy. To jeszcze byśmy podsumowali łupy. Łupę na pewno jest dużym pszenica. Nasiona i ziemniaki. Trochę skóry. Surowa wołowina chyba też tam ją zabiliśmy. Ale dużym naprawdę to jest statek alchemiczny. Żeby go zdobyć, to byśmy musieli pójść do Netheru, a najpierw zbudować portal do Netheru. A portal do Netheru jest z obsydianu, więc żeby był obsydian, trzeba lawę zalać wodą. No, a więc sobie było trzeba zrobić na pewno. I żeby wydobyć obsydian, trzeba mieć diamentowy kilof co najmniej, bo no, diamentowy kilof co najmniej. Bo inaczej po prostu, jak będziemy go wydobywać na przykład żelaznym, to będzie to trwało po pierwsze wiele dłużej, a po drugie, no, zniszczy nam się po prostu. Tylko teraz mam taki mały problem, że właśnie chyba my powinniśmy płynąć prosto z tej... My płynęliśmy prosto, jeśli dobrze pamiętam, żeby się nie zgubić, więc płyniemy prosto. Najwyżej... Kolejny odcinek to będzie znajdowanie drogi pośród morza. Będziemy mieli ograniczone zasoby, jeśli chodzi o jedzenie, no i surowce. Dobra, popłyniemy trochę, trochę tu płynęliśmy na pewno. Myślę, że możemy płynąć trochę źle. Choć ta mała wyspa wydaje się mi trochę znajoma. Nie jestem pewien. Płyniemy szybko. Co ciekawe, jak płyniemy łódką szybko, to się nie męczymy. Bo ja tak płynę wolno. Nie. Tak szybko, nie wiem, czy to ma jakąś różnicę. Chyba tak, ale się nie męczę. I tam powinno być chyba nasze wejście. Gdzie są pochodnie? Choć tego nie jestem pewien. Teraz jak podpłyniemy, to zobaczymy. Choć chyba nie. Choć chyba to nie tutaj. To nie tutaj. Tutaj jest jakaś pochodnia. Tak, to tutaj. To tutaj. O, żelazo. Żelazo, żelazo. Wydobędziemy sobie wódce. Żelazo wspólnie. Zobaczymy, ile go tam jest. Tarczę na chwilkę zdejmiemy, bo może nam trochę przeszkadzać. Wódzki to trochę wolniej się. No słabo. Tylko jedno bardzo słabo. Jedna sztuka. Mogło być o wiele, wiele lepiej. Ale trudno, bierzemy tarczę już. O, czekajcie, to parujemy. O, tutaj. Ja też myślę, żeby jeszcze tutaj dać jedną pochodnię, żeby z daleka było. Dobra, jest tutaj pochodnia. Co się stało z łódką? Utknęłam, chcę mieć ją na widoku. Okej. I na tym myślę skończymy odcinek, bo odcinek już jest długi. Jeszcze pewnie doświadczenie. Okej, duże krowy. Jeszcze je możemy rozmnożyć nawet. A, jeszcze szmaragd zdobyliśmy. Dobra, tutaj. Tutaj, okej. I mamy małe krowy. Okej. Okay. I od razu ciebie zabijemy i nic się, żeby z ciebie nic nie wypadło.
Mamy już 14 poziomów. Mielibyśmy już 30, gdybyśmy nie zginęli. Już 3 razy na tym świecie. Ale już. Kończymy. To już kończymy, kończymy. Tylko coś jeszcze chciałem zrobić. No, wyleciało mi z głowy. A, dobra. Prawie czy się już przepaliło? Co dopiero teraz się przepala? Jak to możliwe? Przecież to miało tyle czasu, żeby się przepalić. Nie wiem co, byliśmy za daleko? Nie wiem, ale kończymy odcinek, bo już jest naprawdę, naprawdę długi. Kończymy. Pa, pa, do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Adaś Plus.